Tydzień Gospodarza, 24 grudnia 2015, Damian, gospodarz.pl. W ramach podsumowań roku 2015 poprosiliśmy Michała Kolesnikowa z BGŻ BNP Paribas, aby dokonał nam przekrojowego podsumowania rynku zbóż. Widać już bardzo wyraźnie przedświąteczne spowolnienie na tym rynku. Transakcji jest coraz mniej. Wprawdzie odbywa się duży eksport zbóż drogą morską. Prawdopodobnie w grudniu będzie naprawdę bardzo duży eksport pszenicy zanotowany. Natomiast są to towary zakupione wcześniej w ramach różnych kontraktów, więc w zasadzie nie wpływają już tak bardzo na obecną sytuację na rynku. Również zakłady paszowe i młyny kupują mniej. Bardzo wyraźnie widać to świąteczne spowolnienie na rynku. Jeśli chodzi o obecne ceny, jeśli chodzi o pszenicę, średnio w kraju w pierwszym tygodniu grudnia to była cena około 690 zł, to jest przeciętna cena w kraju z dostawą do zakładu lub punktu skupowego. Podobna cena była za tonę kukurydzy. Po raz pierwszy w tym sezonie, jakby po zbiorach, cena kukurydzy zrównała się z ceną pszenicy. Widać, że kukurydzy jest bardzo mało na rynku i to znajduje odzwierciedlenie w cenach. Kukurydza kosztuje tyle samo, co pszenica paszowa. Jeśli chodzi o porównanie tych cen do sytuacji sprzed roku, dokładnie rok temu ceny pszenicy było o jakieś 1-2% niższe niż teraz. Jeśli chodzi o pszenicę paszową, dzisiaj ceny są o jakieś 5% wyższe. Natomiast kukurydza, której jest znacznie mniej niż przed rokiem, w listopadzie i na początku grudnia była o 22% droższa niż przed rokiem. To pokazuje, że tego towaru brakuje i generalnie sytuacja na rynku zbóż paszowych jest gorsza niż na rynku zbóż konsumpcyjnych, niż na rynku pszenicy czy żyta konsumpcyjnego. Tak, o ile pszenica konsumpcyjna jest zaledwie o 2% droższa niż przed rokiem, żyto konsumpcyjne o 5% droższe, to na przykład już pszenżyto przeznaczane na paszę jest o 11% droższe, a kukurydza, jak wspomniałem, 22% droższa. Widać, że wzrosty cen zbóż paszowych są znacznie większe niż wzrosty cen zbóż konsumpcyjnych. Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników wytworzyły we wrześniu 2015 roku 172 tysiące ton mięsa drobiowego, a więc więcej o 4,2% niż przed miesiącem i o 0,6% niż przed rokiem, poinformował Grzegorz Dybowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Z danych zebranych przez Dybowskiego wynika, że w pierwszym kwartale 2015 roku spożycie mięsa drobiowego w gospodarstwach domowych było o 3,4% wyższe niż przed rokiem, a wędlin drobiowych o 10% niższe. Przyczyniły się do tego zmiany cen detalicznych produktów drobiarskich. W drugim kwartale konsumpcja bezpośrednia mięsa drobiowego była taka sama jak w roku wcześniejszym, ale o 2% mniejsza niż w pierwszych trzech miesiącach tego roku. Spożycie wędlin drobiowych zmalało o 5,5% zarówno w stosunku do poprzedniego roku, jak i do poprzedniego kwartału. W następnym wydaniu odwiedzimy gospodarza, który zmodernizował oborę. W tym wydaniu jednak skupimy się na sytuacji na rynku mleka. Michał Kolesnikow z BGŻ BNP Paribas. W ostatnich 2-3 miesiącach ona troszeczkę się poprawiła ze względu na wyższe ceny mleka w skupie. Szczególnie te mleczarnie, które mogą sobie na to pozwolić, mają niezłą sytuację finansową, starają się pomóc swoim dostawcom, podnosząc ceny, również ze względu na to, że jednak trudna jest sytuacja na pewno jeśli chodzi o pasze zielone, których zebrano znacznie mniej, więc ceny pasz są znacznie wyższe niż przed rokiem. Stąd niektóre mleczarnie, te które mogą, starają się pomóc trochę swoim dostawcom, podnosząc ceny. Więc zaobserwowaliśmy niewielkie podwyżki cen. Możliwe, że te ceny będą jeszcze trochę rosły. Natomiast z drugiej strony wzrosty cen na jesieni czy zimą nie są niczym nadzwyczajnym. W zasadzie prawie co roku obserwujemy taką sytuację, więc jeszcze chyba zbyt wcześnie, żeby mówić o odwróceniu niekorzystnych tendencji na tym rynku. Dopiero pewnie wiosna przyszłego roku czy dalsze miesiące w przyszłym roku pokażą, na ile ta sytuacja już się poprawiła na trwałe, a na ile to był taki sezonowy, jesienno-zimowy wzrost cen. To wszystko w tym wydaniu Tygodnia Gospodarza. Zapraszam, aby oglądać następne wydanie. Wybierzemy się do gospodarza, który zmodernizował, a w zasadzie postawił
na Nowo Obory, gdzie pracują trzy roboty udojowe. Do zobaczenia.